Co ty robisz? Zabijam potwory. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris i nasz kolejny odcineczek o niezbyt miłym Wiedźminie. Tutaj zostały nam praktycznie tylko znaki zapytania gdzieś tam na mapie i główna fabuła, więc tych znaczków nie jest dużo, więc szybciutko tam udamy je zrobić i zobaczymy co przyniesie nam kolejny dzień. Przy okazji może zobaczyć tylko Voila, w sumie tam jakichś koników mi brakowało, ale z drugiej strony może opłacałoby się jednak coś chciałbym wykonać. Tutaj nam brakuje właściwie tylko drutu, żeby to zrobić, tak naprawdę. Teraz zobaczymy, czy czegoś sobie tutaj nie uda nam się rozłożyć, żeby właśnie ten drut uzyskać. Instalowanie linka będzie tylko sztabka stani. Będą same sznurki. Rozbierając na części stalową linkę, dostajemy sztabkę stali. No ciekawe. Kurde, czego tutaj drut dorwać. Wygląda na to, że tylko nam tego tak naprawdę brak. Ma jakiś drut? Ma, no nie jest niby drogi. Weźmiemy jeden, kupimy w takim razie. I wykonamy sobie tą rzecz. Czyli wojskowa skórzana kurtka. Cena 39. No troszeczkę tutaj nam podciągnie do góry, zwłaszcza odporności odporność zadawane przez potwory i obrażenia od żywiołów. Nie będzie. Troszeczkę pancerza. Bywaj. Zawsze to troszeczkę łatwiej będzie nam się podróżowało. Wymiana. To będzie można sprzedać. Oczywiście może od razu mu sprzedamy. Nic więcej nie wykonamy. Broń nie potrafi robić. Trzeba jakiegoś tutaj zbrojnicza znaleźć, nie pantnerza. Przyjmiemy to i z głowy. Dobra. Bywaj. To bywaj. I lecimy sobie szybciutko się przenieść w pobliże znacznika. Chyba nic ciekawego nie ma nowego. Samo, nie ma żadnych nowych. Opuszczona wioska, to chyba to miejsce, co tam południce byliśmy, tak? Dokładnie. No dobra, to skręcamy. Nie jest daleko. Szybciutko przebiegnę. Nie chcę mi się płotki wzywać. Najbardziej przeszkadza niż pomaga, zwłaszcza w takim terenie, gdzie jest dużo drzew. Po drodze jeszcze się wyłapie, a właśnie to już byłby problem gdzieś w nią wjechać. Ale dobra. No kurde, ale ładnie to wygląda. Miejsce mocy. O, miejsce mocy, będzie punkcik. Super. I znowu mamy punkcik umiejętności. Opłacało się przyjść. Już mamy, więc tutaj rozwiniemy sobie tarczę. Tada. Super. Queen nam zwiększyło przy okazji moc. Tu coś jeszcze jest. Też niedaleko. Weźmy sobie może te Queen. Bandyci. Nie dajesz mi wyboru. Coś
się załadowało, myślałem, że będzie gotowe. O, jest. Okej. Okay. Cześć. I ciap. No i tylko zostało pozbierać i zobaczmy, co tu było ciekawego. Tutaj pałka. Dlaczego oni nic nie mają ciekawego? Nawet kasy nie mają, drabiny jakieś noszą. No, proste narzędzia powalskie to już bardziej się przyda. No i poszukajmy teraz skrzyneczek jakichś ciekawych. Świolki. To by daliby jakieś wymierne coś. Kasy, diamenty. O, jakiś schemacik przynajmniej. I odwrót żywioka ziemi. Dobra. No i są rueny. To już znacznie lepiej. Krowie mleko. Okej. Okay. Gdzie teraz? Przecież kawałek dalej będzie. Ojojoj. Też nie kawałeczek. Ma się chyba co przynosić. Pojedziemy sobie tędy. Może akurat coś jeszcze przy okazji znajdziemy. Zgrywamy na wszelki wypadek. W razie czego, żeby od nowa nie zasuwać. Chodź poteczko tym razem. Cię weźmiemy. I lecimy. No, to. Ała. Ale mi działo. Skubany. No ty. No, no, no. Dobra, zjedźmy sobie pierożka. Rozbierajmy co nieco. Czy coś łazi niby? Nie chcę mi się aż tam daleko biegać. Weź po prostu pożaruj sobie co tu były, te wilki. Dlatego jest tyle trupów. To. Dead Queen się poszydaje. Ech, nie to. Ciach. I jedziemy dalej. Obóz tylko i wyłącznie. Nic ciekawego nie ma. O, Kerry, tego jeszcze nie biłem. To zła. Kurde, sporo już. Jeszcze wilk? No. Wilk. Może coś ciekawego z nich wypadnie. Śmetageny na przykład. Będzie trzeba się z nich użerać, szósty poziom. Wszystkie znaczki ich potraktujemy. No chodź, 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 malutki. Nie, bój się. Dobra. I ty, kolejny. Ostatni. Może są, a nie ma nigdy tutaj gniazda potworów. Myślałem, że będzie od razu. Skoro je znaleźliśmy. A, ubitych sporo. Pięknie. Zbawiamy mieczyk. Wypadł miecz. Pozbierajmy. Nie ma mutagena. Nie ma, tylko krew. Niecho. Nie. Nie. Kurde, szkoda. Wydaje się, że oni tutaj sobie po prostu zaczęli walkę. O, jest zielony. Walkę z wilkami się podbijali nawzajem.
Czy coś wadzi? No, są jeszcze. No, z daleka. Zręczne blaki. Ale co to dla nas, nie? Okej. Okay. Kłodkę coś goni. Wredny zły wilk. Wiem, że coś ciekawszego z nich powypada, no ale niestety nie. Że zjedzmy sobie w takim razie trochę surowego mięsa. Przydałaby się tu jeszcze umiejętność gotowania, nie? Trochę ziołek, trochę mięsa i niezła zupka by była, albo gulasz. Dobra. Mucha, co tu coś jest? Sada. Opuszczone miejsce, super. Jak je wyczyścimy z potworów, to będzie miejsce do handlu, plus jeszcze dostaniemy troszkę doświadczonka. To tu łazi. Zgule. Chodźcie, chodźcie. Bez regeneracji, ty. Oła. I co? A jest. Oczyszczone. Przyszły wieśniaki. Tylko jeszcze kasy za to dali. No ale doświadczenie też się przyda. Przynajmniej za darmo nie zrobiliśmy. Jaki widoczek. Normalnie jak z dzikiego zachodu. Słońce za plecami. Odbierajmy, co oni tu mają. Patrzcie, nawet wie jak się nazywa. Nieźle. To może nic ciekawego. Kupiec, ale to nie wiem, czy on coś ciekawszego ma. Teraz jeszcze wrócę ewentualnie. Witajcie! Idę dawaj, co tam masz? Pokaż mi swój. Lubię było po zniżkach, jakbyś coś miał, ale nic ciekawego nie ma. Zioła, jakieś żarło, tak naprawdę. Z drugiej strony też nic ciekawego tutaj nie mam, żeby nawet pohandlować królicza skóra. Dobra, to bywaj. Skoro nic nie masz w sumie, szkoda, że nie da się od ciebie coś wyciągnąć, ubijając, nie? Źle o tobie gadają, ale ja nie zapomnę, co dla nas zrobiłeś. Tak, pokaż mi tego, co źle gada, to ja mu normalnie wygadam. Skąd do bogi prowadzi? Co za gadziny, nie? Nie dość, że ich uratowałeś, to jeszcze źle o tobie gadają. Dobrego dnia życzę. I to co, modli się do czegoś? Co to jakiś? Ciekawe, a co to? I... Kogo ci mordują? Jest przewrażliwieni normalnie. Niecha... Wilcza skórka, kolejny wilk. A jak? Bo to one nie żyją. O, następne. Tak. Ale pół poziomku przynajmniej wskoczyło. Kolejny. A, niby coś ciekawszego. Do bicia. Hmm,
No dobra, starczy może tych wilków. Co nam tu zostało? Tutaj jakieś znaki zapytania jeszcze są. Dobra. To pędzimy. Słuchaj, nam się powoli miecze. Póki się nie rozpadły. Jedziemy na tych, co są. Może jakiś zaraz znajdziemy. No, tu coś jest. Znak zapytania. Plus co to? Deserterzy. No. Ale ty. Ała. Z łuku do mnie, z łuku. Oż ty masz. Ciap. No i tyle go było. Bardzo dobrze. Zbieramy, co tam mają. Szyneczka. Odwar z krabopająka. No i pięknie. Bardzo dużo nie mieli, prawdę powiedziawszy. Jak zwykle. Łódka, przynajmniej nie pierogi. Kanapka z kurczakiem, no troszkę lepiej. Chyba żarcie im się poprawia. To co tutaj mamy bliżej, no to idziemy tu, tak? Może się troszeczkę przemedytujemy. Dobra. Zgramy przy okazji. I lecimy do punktu. Przynajmniej wiele naprawdę ich zostało. Także myślę, że dokończymy sobie tutaj te punkciki i będziemy się za główną fabułę. Strzeżony skarb, co to? Utopiec. Już pamiętam, że trzeba uważać na te gazy. A właśnie, wziął, wybuchnął. Ale dużo tego skarby to tu nie było. Zobaczmy dalej, co tu jest. Tutaj. Pra. Tutaj widziałem jakieś potwory, chyba jeszcze są. Tak jest, dobra. Raz, dwa, trzy. Ciap. Ciap. No dawaj. Okej. Okay. Oko potwora, to mi się przyda na pewno. Tam coś jeszcze łazi. No to jakiś babu wodny. Jak nie ma, to nie ma. Lecimy dalej. Ta płotka to się czasami pojawia w takich miejscach. O, tutaj mam jakieś zadanka przy okazji. Ja pamiętam, że on chyba nas z balona zechce zrobić. Co się stało? Poprzednim razem mu pomogłem i w ogóle, tym razem zobaczymy, co da się tutaj zepsuć. Nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. mądrze gada. Kodeks, rzecz święta. Zbierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście ją, błagam. No, poszukam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. A ty szykuj kasę, pamiętaj, kodeks zabrania nam pracować za darmo. Bardzo już sobie śledźmy zadanie od razu. A przy okazji, tutaj chyba niedaleko było do tego punkciku. Dokładnie. Razem sobie polecimy. Dwie rzeczy załatwimy za jednym zamachem. Okej. Okay. O, pięknie. Miejsce mocy. Super. Kolejny punkcioł. Co nam tu wylezie? No, chodźcie, chodźcie. To
Kurde, lepsza broń by nam się przydała, bo... Ło! Kupór się pojawił, tak nie przewidziałem. Jeden od razu. Spowolnienie, ciap, 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 jest. Elegancko. O, mu tak więc upiora, super. Dobra. Tam były tylko wilki, tam już nie ma co się zapędzać. No dobra. Tutaj został tak naprawdę tylko jedno i drugie. Tutaj... No może się później zapuszczę, zobaczę, może się uda tutaj popłynąć. Ja nie pamiętam dokładnie, ale coś mi się tak kojarzy, że pod wodą to z kuszy się tylko strzelało do potworów. A może się trafi to jakoś tak, że ich tam nie będzie, czy da się przepłynąć. Dobra, no to siwek, czy jak tam się tam było płoteczko, zasuwamy. Co my tu mamy? Ślady wozu. Zjechał bagna. No niesamowite, jak ty na to wpadłeś? Kurde. Bystry ten nasz Geralt, nie? No i faktycznie coś tu łazi. Bla bla bla. Topce. Jest i wóz. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Te potwory raczej ze strzał nie strzelają. Z łuku, znaczy się strzałami. Strzała. O tym nie było mowy. No jakimś dziwnym trafem pewnie taka sama jak on używa, nie? Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Te dwa wybiegły mu śmieciaką, no. Pajcie się. Tak, to może coś, żeby się odbijał. Tutaj kapcie. Pięknie. Rozbierajmy to, co zostało. A, jest skrzyneczka. Jest. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią ludzką. A? Czyli już wiemy na 100%, robi nas w balona. Sam odstrzelał ten wóz, a nie, że był jego właścicielem. Ja to ciekawego jakbyś takiego nie znajdę. Wracamy. Rozmówimy się z naszym oszustem. Tylko co pamiętam, on tam kimś tam żołnierzem był, czy coś w tym stylu. Ja mu oczywiście wtedy to darowałem, to oszustwo. Tym razem mu nie daruję. Zobaczymy, co się stanie. Zgramy sobie na wszelki wypadek. I? O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? No ba, wiedźminem jestem. Ha, przyjrzałem cię. Znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę, ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopcy i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj, za tobą! Jasne. Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. No i dobrze, zgraliśmy. Musimy go teraz na koniu dogonić.
i pacnąć. Zobaczymy, jak dobrym jest, co jest Wiedźmin. Gdzie ten nasz koń tutaj? Chodź. Rusz. Gazu. Damy troszeczkę na skróty. Chodź, 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 chodź. No tu panie, chodź. Chodź, chodź, chodź. I mamy go. Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Puśćmy to, może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. W sumie mamy tak, albo do niewybiarczyków, albo puszczę go, a leki sobie zachowam, dobra, jedź. No nie, nie. Leki bym sobie chętnie zachował, ale jak go puszczę, to też będzie tak średnio, więc zabiorę go do Nilfgaardczyków. Zabieram cię do Nilfgaardczyków. Jesteś mordercą, nie żołnierzem. A ty jesteś zdrajcą. Kiedyś jeszcze zawiśniesz. Coś czuję, że będziesz pierwszy. Ej, żołnierzu, czekacie może w obozie na jakiś spóźniony transport? Co? Tak. Kapral Wynet pojechał do dowództwa po leki i nie wraca. Miał być przed paroma dniami. Leki są tu w skrzynce, a to 3 w jednym. Oszust, złodziej i morderca tego waszego kaprala. Handusz się, mutancie! Kapitan Peter już mu zgotuje przyjęcie. A tobie, Nordlingu, należą się podziękowania. Te medykamenta. Życie pewno naszym chłopcom nie uratują, ale chociaż łatwiej im będzie teraz umierać. Kasę dawaj! A co, na co chorują? Właśnie, na to ciekawe. Może coś się też uda na tym zarobić? Nie wiem, nie pytam. Ci, co się za bardzo interesują, jadą prosto na front. Ciekawe. Ale dobra, na nagrodę jakąś. Muszę powiedzieć, że liczyłem na bardziej konkretny wyraz wdzięczności. Najlepiej złoty i brzęczący. Myślałem, że ty tak z przekonania. Nie z chciwości. Z przekonania, jasne. Pamiętał i innym powtórzył, że Nilfgaard jest szczodry dla tych, którzy są gotowi mu służyć. Dlatego się trzeba upominać. Dobra, dobra. Ile wpadło? 10, 20, 30? Ile? Dawaj, dawaj. Ja, troszkę doświadczenia i... 30. No to ładnie, ładnie. I przy okazji nas przyniosło chyba w pobliże naszego głównego zadania. No i elegancko. Tutaj jeszcze będziemy mieli kowala, którego może coś wykujemy. Zostały nam w sumie tylko dwa znaki zapytania, z czego jeden to wiemy, że to jakiś skarb pod wodą. Tutaj się niedługo dowiemy. Tam chyba jednego punkciku jeszcze nie wykorzystałem. Teraz zerkniemy tak, dokładnie. Tutaj możemy już kolejny poziom znaku Queen uzyskać. No i dobra. Mieliśmy w tego Queena iść, to pójdziemy. No to co? Kolejny wisi, kasę za to, żeśmy dostali. Lubią nas tutaj troszkę mniej. Zadania może nie będę teraz zaczynał, zostawię sobie tutaj na kolejny odcinek, gdzie po prostu całością pojedziemy. Oczywiście na kolejny odcinek jak najbardziej zapraszam. Zobaczymy, co tam uda nam się sknocić, zepsuć, czy komu życie utrudnić. Trzymajcie się i do zobaczenia!